Hej kochani, witajcie w przedostatnim odcinku Kronik The Sims poświęconych pierwszej części serii. Jednak nie martwcie się, w grudniu zaczniemy z grubej rury i będziemy omawiać uważaną przez wielu z nas za najlepszą grę z serii, czyli dwójkę. Także przygotujcie się na wejście na pokład tego nostalgicznego pociągu. Tak swoją drogą, to w czwartek na moim kanale pojawił się film zmontowany przez mojego brata o naszej wycieczce do Rzymu. Jest naprawdę fajny. Tutaj macie odnośnik. Zapraszamy razem z Grzesiulkiem. Dzisiaj jednak pozostańmy jeszcze w klimatach simowych, w klimatach jedynki. Zauważcie, że ten dodatek jest dość mocno na czasie, zważywszy, że już za kilka dni czeka nas premiera dodatku do The Sims 4 Zostań Gwiazdą. Zresztą miałam przyjemność ogrywać go na Sims Campie i muszę wam powiedzieć, że być może to jeden z lepszych dodatków do czwórki. Jutro na moim kanale pojawi się pierwsza część relacji z tego wydarzenia. Jednak zboczyliśmy za bardzo z tematu. Dzisiaj opowiem wam o pierwszych krokach naszych Simów w blasku fleszy. Bowiem w maju 2003 roku do sklepów trafił przedostatni dodatek do The Sims, czyli Gwiazda. W dniu premiery dodatek był droższy o 10 zł niż poprzednie rozszerzenia. Jego ocena na Metacriticu to 79. Od teraz nasi Simowie mają możliwość stania się fejmuchami z prawdziwego zdarzenia. Była to też pierwsza w serii możliwość do sterowania naszym Simem w czasie pracy. Jednak zacznijmy od samego początku. Dodatek dawał nam jak zwykle sporo nowych ubrań i obiektów. Wszystkie były w pewien sposób związane z życiem gwiazdy. W Stwórz Sima dostawaliśmy kostiumy robotów i potworów, stroje gwiazd filmowych i inne, które sprawiały, że nasz Sim jeszcze bardziej wyróżniał się w swojej okolicy. W trybie budowania dostaliśmy kolejne nowe ciekawe obiekty. Dość wspomnieć tu o symulatorze spadochroniarstwa, który pozwalał naszym Simom zdobyć punkty kondycji, czy też o ogromnym akwarium, w którym Simowie mogą pozwolić sobie na chwilę podwodnego szaleństwa z butlą. Poza tym dostaliśmy scenę do karaoke, wybieg oraz masę innych rzeczy, które pozwolą naszym Simom na zostanie supergwiazdą. Warto jednak zauważyć, że niektóre z nich znajdują się w nowej okolicy, ale o tym później. Do domku mamy też cały zestaw spa, łącznie ze stołem do masażu. Było coś dla ciała, to teraz będzie coś dla ducha. Dostajemy nowy ścienny telewizor oraz talerz satelitarny, dzięki któremu nasi Simowie mają więcej kanałów w swoich wypasionych telewizorach. Poza tym jest sushi bar oraz nowy rodzaj toalet znajdujących się w dzielnicy show biznesu. Jest to przyczepa gwiazd, do której mogą wchodzić tylko gwiazdy. Jest to jedno z niewielu miejsc, w których nasi Simowie mogą grać, czyli tak w starych czasach mówiło się na bara-bara. Skoro już wspomniałam o dzielnicy show biznesu, to wypada trochę rozwinąć ten temat. Poznajcie papuszki, dwie przyjaciółki, które mają bardzo bogatych tatusiów, którzy zafundowali im domek w otoczeniu pierwszym. I nie jest to ta banda z Wyroli, która tak skrzywdziła Nerwusa. Papuszki zapragnęły więc sławy. Jedynym sposobem na tę karierę w jedynce jest zatrudnienie się przez gazetę. Jednak nie chodzi tu o tą szarą, codzienną gazetkę. Tylko ten super nowoczesny, kolorowy magazyn Głos Rozrywki, w którym można się dowiedzieć, kto jest teraz na topie, poczytać najnowsze ploteczki oraz znaleźć menadżera, który pomoże Simowi zostać supergwiazdą. Zaczynamy jako ktoś całkiem nieznany, czyli nikt. Naszym jedynym zarobkiem są napiwki. Jednak jeśli mamy odpowiednie umiejętności, chodzi tu o charyzmę, kreatywność i kondycję, oraz znamy odpowiednio sławnych Simów, szybko będziemy się pieli po szczeblach kariery. Im wyższy poziom kariery zdobędziemy, z tym więcej rzeczy będziemy mogli korzystać. Zaczniemy śpiewając karaoke w barach, później będziemy mogli nagrywać teledyski i motywy przewodnie. W końcu telewizja otworzy przed nami swoje podwoje i będziemy mieli szansę zalśnić jako gwiazda reklamy. Czy ktoś jeszcze pamięta sławną twarz Rajstop? Czy tylko ja jestem taka stara? Następnie będziemy mogli nagrywać seriale, być modelami i modelkami, a na koniec zagrać w filmie. Gdy Sim jest super gwiazdą, nad jego głową pojawi się złota gwiazda, a z wszystkich stron zlatują się paparazzi. W dzielnicy show biznesu znajdziemy 9 parcel. Monika i Ewa pokażą nam wszystkie z nich. Najpierw odwiedzimy bulwar wschodzącego słońca i studio KWLW. Niewiele ciekawych rzeczy możemy tu znaleźć. Dostępne tu jest tylko studio, w którym podobno powstaje bardzo sławny serial z biciem serca. Niestety pogoniono nas stąd.
Spotkaliśmy jednak Jona Bon Jovi'ego. Dał Monice autograf. Tyle wygrać. Jak widzicie, po dzielnicy kręci się wielu sławnych simów, których odpowiedniki możemy spotkać, bądź już nie możemy, w realnym świecie. Oprócz Bon Jovi'ego kręcą się tu Avril Lavigne, Andy Warhol, Christina Aguilera i Marilyn Monroe, Freddie Prinze Jr., Sarah McLachlan i Richie Sambora. Kolejnym przystankiem w naszej drodze do sławy jest studio filmowe Fairchild. Tutaj też możemy nagrywać. Dla zwykłych zjadaczy chleba dostępne jest też spa z pięknymi wannami do kąpieli błotnej, mlecznej i siarkowej. Kapsuły do kąpieli parowej oraz urządzenie do wdychania bąbelków. Takich bąbelkowych bąbelków, bardzo zabawnych bąbelków. Bąbelki. Następnie wysiedliśmy w studiu Potulak, najmłodszym studiu filmowym w mieście. Jak zapewne się domyślacie, tutaj też możemy nagrywać reklamy i filmy. Oprócz tego mamy możliwość polatać na symulatorze skoków spadochronowych. Monika skorzystała z tej okazji, mimo że ma taki sam w domu. Kto zabroni gwieździe jej formatu? Następnie pojechaliśmy na ulicę Showbiznesu, gdzie swoją kolebkę ma branża muzyczna. W multipleksie Midlocków możemy nagrywać motywy przewodnie, śpiewać karaoke i nagrywać piosenki. To dobre miejsce dla nowo wschodzącej gwiazdy. Możemy tu też się zrelaksować, grając w koszykówkę, zagrać w szachy i coś zjeść. Centrum dzielnicy Showbiznesu jest sercem tej dzielnicy. Znajdują się tutaj sklepy, bary, spa z basenem, masażysta i wiele innych miejsc, w których simowie mogą się dobrze bawić. Właśnie tutaj Ewa zdobywa swoje 1,5 gwiazdki. Biawo. Brawo, Ewa. Można tutaj też kupić strój gwiazdy. Skoro nasza simka ma już 1,5 gwiazdki, to pozwoliłam jej to zrobić. Naszym następnym przystankiem jest Galeria Buckinghama. Znajduje się tutaj wybieg, na którym Ewa w swojej ślicznej piżamce czuła się jak ryba w wodzie. Niestety pan znawca nie dostrzegł jej talentu. Ewa pozowała tutaj też do zdjęć i wypadła całkiem nieźle. Ostatnie 3 parcele również znajdują się na ulicy Showbiznesu. Muzyka dla oczu, spółka akcyjna, jest miejscem, gdzie nasze gwiazdy mogą nagrywać teledyski i za drobną opłatą pograć na komputerze. W klubie Kameroka można występować na scenie karaoke albo być stand-uperem. Dobre miejsce dla początkujących gwiazd. Poza tym można tu zjeść szaszłuk krewetkowy. No co, każdy może się przezajęczyć. Ostatnie miejsce, jakie odwiedzimy, to strefa turystyczna, pełna sklepów, spa, miejsc z jedzonkiem i innych atrakcji. Co ciekawe, można tu pozować do reklam przed samym Andym Warholem. Podsumowując, nowe otoczenie jest pełne atrakcji dla naszych simów. Stylistyka Hollywood lat 50. dodaje jej blichtru i charakteru. Jest to jedno z moich ulubionych miejsc w simpaństwie. Kto wie, może Del Sol Valley nawiązuje trochę do dzielnicy showbiznesu. Niedługo wszyscy się o tym przekonamy. Po obfitości gwiazd wielkiego kalibru na pewno możecie się zorientować, że w tym dodatku aż roi się od nowych NPC-ów. W dzielnicy showbiznesu możemy spotkać nie tylko celebrytów, ale też reżyserów, choreografów, fotografów, dyktatorów mody oraz paparazzi. Mam nadzieję, że pamiętacie, jak wspomniałam, że papuszki są bogate. Dzięki temu mogły sobie pozwolić na zatrudnienie lokaja. Lokaj jest naprawdę pomocnym simem. Może nam zatrudnić ogrodnika, pokojówkę oraz złotą rączkę, czy też uruchomić serwo, jeśli uzna, że jest taka potrzeba. Poza tym sam dba o naszą rezydencję, biorąc wszystkie sprawy w swoje ręce. Karmi zwierzęta, podaje jedzenie, opiekuje się dziećmi, wygania party crasherów i psychofanów z parceli. W wolnych chwilach lubi robić to, co Kościelda, czyli częstować się drinkami z baru. Jego czas pracy to od 7 rano do 11 wieczorem. Jednak za przyjemność zatrudnienia lokaja trzeba słono zapłacić. Konkretnie 500 simoleonów dziennie. Jest to dość sporo. Jednak dla naszych gwiazd znających magiczne zaklęcie Rosebud nic nie jest niemożliwe. Swoją drogą bardzo sympatycznym mrugnięciem oka do fanów Batmana jest imię naszego lokaja. Zwie się on Alfred. Porozmawiajmy trochę o sławie. Jak już pewnie zauważyliście, nie jest łatwo zostać gwiazdą w jedynce. Na początku warto się popisywać przed paparazzi. Za słaby występ opiniotwórczy fotograf może zabrać nam 0,5 gwiazdki. Jednak jeżeli nie mamy żadnej gwiazdki, to tak naprawdę nic się nie stanie. Poza tym do awansu musi przyczynić się nasza solidna praca.
Po pierwsze, powinniśmy przynajmniej co drugi dzień pojawiać się w dzielnicy show biznesu. Po drugie, warto korzystać z dopasowanych do naszego poziomu gwiazdorstwa obiektów, aby zdobywać punkty osobistości, a w rezultacie kolejne gwiazdki. Trzeba też troszczyć się o sławnych znajomych. Nie liczy się jednak ich, że tak powiem, ilość, tylko jakość. Taka kolejna alegoria życia. Jeden czterogwiazdkowy przyjaciel jest więcej wart niż dwóch jednogwiazdkowych. Jednak warto zauważyć, że ciężko jest zaprzyjaźnić się z simem, który ma większy poziom celebryty niż my. Wtedy przydatne są prezenty, takie jak naszyjnik lub pierścionek, które możemy kupić, jeżeli mamy zainstalowany dodatek randka. Kiedy już od jakiegoś czasu pniemy się po drabinie kariery, na pewno zdobędziemy fanów, a nawet psychofanów. Ci pierwsi to fajni ludzie, którzy będą prosili o autografy i będą chcieli sobie robić zdjęcia ze sławnym simem. Dzięki nim mamy też szansę na zdobycie pewnej nagrody, ale o niej później. Psychofani potrafią jednak napsuć nam krwi. Te świry w swoim uwielbieniu mogą niesamowicie przeszkadzać. Robią zdjęcia simowi nawet kiedy korzysta z toalety. Będą przeszkadzali w nagraniach, a nawet włamią się do naszego domu. Gdy tak się stanie, to oprócz naruszania naszej prywatności będą próbowali ukraść nagrody. Warto więc je dokładnie zabezpieczyć. Przejdźmy więc do nagród, o których ciągle wspominam. Pierwsze z nich to Simmy. Wręczana jest przez Marilyn Monroe dla simów, którzy osiągnęli bardzo wysoki poziom gwiazdorstwa. Oczywiście ta nagroda nawiązuje do Grammy, nagrody za osiągnięcia muzyczne. Co ciekawe, w trójce również możemy dostać nagrodę Simmy, jeżeli jesteśmy na 10. poziomie kariery aktorskiej lub reżyserskiej. Drugą nagrodą jest nagroda publiczności. Aby ją zdobyć, musimy bardzo udzielać się wśród fanów, pozować do zdjęć, dawać autografy, rozdawać buziaki. Wtedy nasi fani na pewno to docenią i zagłosują na naszego sima. Innymi, mniej ważnymi nagrodami są złote, srebrne lub brązowe manekiny, gitary i kamery za sukcesy kolejno w modzie, muzyce i filmie. Jak widzicie, Sims Gwiazda dał naprawdę ciekawą możliwość rozwoju naszych simów. Jak przypomnę, pierwszy raz mogliśmy iść z nimi do pracy i sprawić, że staną się sławni. Jestem ciekawa, jak zostanie przyjęty dodatek do czwórki o tej samej tematyce. Postaram się zrobić o nim film jak najszybciej. Jutro możecie się spodziewać ogólnego vloga o Sims Campie. Grę zostawię sobie na później, ale na niewiele później. Za miesiąc za to czeka nas ostatni rozdział tej nostalgicznej podróży po jedynce. Opowiem Wam o The Sims Abracadabra, uważanym przez wielu za najlepszy dodatek do jedynki. Potem już zajmiemy się dwójką. Mam nadzieję, że cieszycie się i że odcinek się Wam podoba. Wpadnijcie na mojego Instagrama, Facebooka i koniecznie na grupę Tulacza Lucjanka. Zostawcie też subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Pa, pa i do jutra. I tak, na koniec jeszcze przepraszam za mój głos, ale coś mnie znowu bierze i brzmię jak traktor z chrypą i zatkanym nosem. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć! Then the way she will live, you are.